Szanowni Państwo, otóż wczoraj na wniosek rządu Sejm przyjął ustawę tak zwaną sankcyjną, która daje większe możliwości rządowi zajmowania rosyjskich majątków, ale niestety ciągle nie ma wykonania, bo tak naprawdę ta ustawa, ona niewiele poszerza możliwości funkcjonowania rządu w tym zakresie. Ona idzie tak samo jak rozporządzenia europejskie, daje możliwości zamrażania majątków, ale nie daje możliwości przepadku majątku oligarchów rosyjskich, który jest na terenie Polski. I generalnie premier Morawiecki poucza całą Europę, wszystkich stara się, robi połajanki, tłumaczy, jak to powinni zajmować majątek, a tymczasem w Polsce zajęto około 160 milionów złotych rosyjskiego majątku. Z tego zdecydowaną większość zajęły banki, a nie rząd. Rząd tak naprawdę niewiele w tej sprawie robi. I nawet nie są w stanie zrobić dobrej inicjatywy legislacyjnej, która umożliwiałaby przepadek mienia rosyjskiego na terenie Polski. Wzywamy Mateusza Morawieckiego do tego, żeby wziął się w końcu do roboty, żeby przestał składać połajanki, żeby przestał pouczać wszystkich w Europie, bo Europa ma dużo lepszą skuteczność. Dzisiaj Komisja Europejska podała, że około 30 miliardów majątku oligarchów zajęto na terenie Unii Europejskiej, a w Polsce, przypomnę, 160 milionów złotych, więc to jest bardzo, bardzo, bardzo mało. Albo tego majątku nie ma, albo go w Polsce nikt po prostu nie potrafi znaleźć. Ta ustawa wczorajsza, jak Państwo wiecie, nie przeszła, ta zła poprawka tworząca czarną listę Wąsika, która miała być taką listą wrogów ojczyzny według Wąsika. Ta poprawka została odrzucona. A my poparliśmy całość, w związku z tym też jest już embargo na węgiel, podobnie jak przepisy europejskie i rezolucja Parlamentu Europejskiego, o której pan przewodniczący Halicki. Bardzo proszę. Embargo na węgiel to minimum, to zupełny promil tego, co jest niezbędne do zrobienia. Parlament Europejski przyjął wczoraj rezolucję, w której wzywa do pełnego, natychmiastowego embarga zastopowania importu nie tylko węgla, ale także ropy, paliw takich jak uran, paliw służące energetyce jądrowej i gazu. To też jest elementem wezwania do rządów. Przypominam, że już trzy rządy w pełni tę rezolucję w gruncie rzeczy wykonują, a jest ona pokłosiem także decyzji Rady Europejskiej, gdzie węgiel, ale i też ropa i embargo na te dwa surowce jest wdrażane i decyzją Rady Europejskiej przyjęte. Mówię o tym dlatego, że w ustawie sankcyjnej, o której mówił pan poseł Kropiwnicki, z tego co wiem, poprawka naszego klubu Koalicji Europejskiej właśnie o poszerzenie tego embarga także na gaz, na ropę i gaz w tym wypadku, została rękoma posłów Prawa i Sprawiedliwości odrzucona. Na szczęście w Parlamencie Europejskim takich dywagacji, takich wątpliwości nie ma. Poprawka z inicjatywy zresztą naszej frakcji Europejskiej Partii Ludowej, wsparta bardzo szeroko od lewa do prawa przez wielu parlamentarzystów, pod tą poprawką, której byłem współinicjatorem, podpisało się ponad 100 osób, ale głosowało za 413. Tak jak powiedziałem, od lewa do prawa bardzo różnych delegacji narodowych, tylko 93 osób przeciw. To właściwie zamknęło decyzję co do całej rezolucji, która ma wiele elementów tych sankcyjnych, zarówno tych, o których mówił pan poseł Kropiwnicki, dotyczących oligarchów, jak i kwestii dyplomatycznych, wydalanych dyplomatów, przypomnę, z placówek, z ambasad, które pracują i są w krajach członkowskich Unii Europejskiej, wydalono już ponad 220 osób szczebla dyplomatycznego, pracowników i nawet niektórzy ambasadorzy również opuścili teren państw. Więc mamy tu do czynienia z bardzo dużym i bardzo ostrym, jednolitym stanowiskiem Europy. Te dywagacje, które czasem słyszymy, są kompletnie niepotrzebne. U nas chyba jeden pracownik ambasady opuścił do tej pory naszą placówkę. Mówimy, że mamy być liderem tego procesu. Panie Morawiecki, apel. Podajemy dłoń, wskazujemy podstawę.
jest rezolucja z wczoraj i są dokumenty Rady Europejskiej 25 marca, jest stanowisko liderów Parlamentu Europejskiego z 24 marca. Apelujemy natychmiastowe zatrzymanie importu węgla, to jest to minimum, ale także importu ropy i gazu. Mamy Jerzego Buzka w parlamencie, który jest dzisiaj negocjatorem bezpieczeństwa gazowego. Mamy dyrektywę z 2010 roku o zapasach i solidarności energetycznej w przypadku braku przygotowania na kryzysy energetyczne. Dziś Europa jest bezpieczna. Od jutra możemy nie mieć rosyjskich dostaw i jest bezpieczna, bo podstawą naszego bezpieczeństwa jest magazynowanie gazu w odpowiednich ilościach. Technitek, które mogą dostarczać gaz na przyszłą zimę, bo przed nami sezon grzewczy jest zakończony, więc przed nami już łatwiejszy okres, lato. To kilka miesięcy na to, by zdywersyfikować dostawy gazu. Jerzy Buzek na czele zespołu negocjacyjnego może Państwu powiedzieć, jak to zrobić. Mówię teraz do premiera Morawieckiego, jeżeli macie wątpliwości. Działamy w Europie po to, żeby natychmiast zastopować dopływ euro czy złotówek, jakichkolwiek zresztą pieniędzy pochodzących z krajów europejskich do Putina, bo one są paliwem dla zbrodniarzy, dla tej armii, która dzisiaj zagraża także naszemu bezpieczeństwu. Ukraińcy giną za nasze bezpieczeństwo. Jesteśmy zobowiązani zakręcić dopływ pieniądza do kremlowskich zasobów. Czy macie Państwo jakieś pytania? Czy uważacie, że na skonfiskowanych majątkach rosyjskich w Polsce zbudujemy bezpieczeństwo Polski? Przecież to są grosze. Czy jednak ważniejsze dla naszego bezpieczeństwa jest jedność w Polsce? Czy nie jest tak, że politycy zamiast myśleć o tym, jak zaszkodzić Rosji, to myślą, jak sobie tu nawzajem zaszkodzić? Politycy polscy, jeżeli są polskimi politykami, dzisiaj przede wszystkim nie mogą zagrażać bezpieczeństwu jedności Unii Europejskiej jako całości, bo ona gwarantuje nasze bezpieczeństwo. To jest nasz interes narodowy, by tę jedność wzmacniać i by decyzje wykonywać w sposób rzetelny, także konsekwentny. Dlatego jeszcze raz apel do premiera Morawieckiego. Proszę się nie zasłaniać wątpliwościami prawnymi, innymi decyzjami, które nie powinny być nawet przedmiotem analiz. Dziś nie analiza ekonomiczna czy techniczna powinna być rozkazem, ale właśnie to, co jest tym apelem, o który trzymam w ręku. Pełne embargo natychmiast i zakaz jakichkolwiek kontraktów, realizacji ich, bo to nie służy bezpieczeństwu państwa. Ale ja pytałam, czy jedność w Polsce jest... Jedność wszystkich nas i obywateli, i rządu, i samorządów, i na sali sejmowej także powinna być jedność. Mówiliśmy o tej poprawce, która powinna być wprowadzona i nie rozumiem przyczyn jej niezaaprobowania. Po to, żeby właśnie wspólnie Europa była silniejszą, a nie słabszą. Przeciwnikiem jest Rosja i jej pomagierzy. Czy jeszcze Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, zwłaszcza reprezentacja w Europarlamencie, zamierzają zdystansować się od wypowiedzi Ochojskiej, które po pierwsze wpisywały się jakoś w narrację nieprzyjazną wobec Polski, po drugie przebijała z nich pogarda dla zwykłego człowieka. Chodzi o pierwszą wypowiedź zestawiającą na równych zasadach fałszywych imigrantów nasyłanych do Polski przez białoruski reżim z prawdziwymi wojennymi uchodźcami z Ukrainy. I druga wypowiedź, chyba bardziej bulwersująca, że rodziny polskie przyjmujące Ukraińców do domów nie powinny na to otrzymywać środków. Na pewno takiej wypowiedzi nie było. Takiej wypowiedzi na pewno nie było. To albo fake, albo przekręcenie jej słów. Natomiast jeżeli chodzi o wypowiedzi Janiny Ochojskiej, osoby, która bardzo dużą część swojego życia rzeczywiście poświęciła uchodźcom w różnych miejscach na świecie i z różnych krajów i w różnych okolicznościach. Akurat nie mam w ogóle żadnych wątpliwości co do dobrych intencji i serca, które przyświecają jej wypowiedzi. Natomiast jeżeli chodzi o polityczne interpretacje, musiałby Pan dokładnie powiedzieć, o co chodzi.
Nie zgadzam się z jej analizą, że na granicy nasza Straż Graniczna działała, no powiedziałbym, w sposób, który pozwalałby na jakieś procedury prawne, bo chyba o to chodzi, o tę interpretację jej słów, czy miałoby to nastąpić. Nie ma też ona takiej intencji. Jeżeli chodzi o kwestię KPO, bo chyba o to pan zapytał, a nie o finansowanie. Nie, chodzi o to, że ona powiedziała, że pieniądze powinny iść za uchodźcami, czyli uchodźcy powinni pieniądze dostawać, a nie rodzice. Powiedziała, Janina Ochojska powiedziała o innym systemie rozliczeń, ale to jest po prostu jeden i drugi jest dopuszczalny, więc to jest, ona ma inny pogląd w tej sprawie niż rząd polski. Ten pogląd Janiny Ochojskiej jest absolutnie dopuszczalny. Nie, i proszę pamiętać o tym, że naprawdę to Janina Ochojska jest autorytetem, jeżeli chodzi o uchodźców w Polsce. Janina Ochojska powiedziała w odpowiedzi na, znowu, bo to była polemika na Komisji LIBE, Komisji Wolności, że zarówno rząd, jak i samorządy, jak i organizacje pozarządowe powinny być adresatami tych środków, a nie tylko rząd. To nie oznacza, że Janina Ochojska jest przeciwna temu, żeby na przykład rząd również otrzymywał środki na pomoc humanitarną, a zwłaszcza na przykład edukację czy ochronę zdrowia, bo to również jest elementem tej pomocy. I będzie w przyszłości, bo przecież problem migracji nie zatrzyma się w ciągu najbliższych kilku dni. Dziękujemy Państwu bardzo. O rodziny pytam. O rodziny, czy to już może na boku, dobrze? To już dziękuję. Rodziny, jeżeli polskie państwo ma refundować pobyt, jeżeli dobrze pamiętam, 2-miesięczny, to oczywiście będą otrzymywać takie pieniądze. Dziękujemy Państwu bardzo.